Od 10 trwał przegląd talentów. On decydował tak naprawdę o tym, kto zostanie tegorocznym wałbrzyskim ambasadorem wody 2015. Ten tytuł trafia po raz trzeci. Ja przypomnę, że 2 lata temu ten tytuł uzyskała szkoła podstawowa nr 30 w Wałbrzychu. W ubiegłym roku szkoła nr 2 w Wałbrzychu również. Do kogo trafi dzisiaj ten tytuł, kto zostanie uhonorowany, to już za chwilę się dowiemy. Skąd wziął się pomysł na ten konkurs? Ja myślę, że tak naprawdę chyba nikt już z nas nie pamięta, od czego to się zaczęło, ale myślę, że to prawdopodobnie wyszło od samych szkół. Gdzieś ta potrzeba jakby współpracy ze szkołami była od zawsze. Z czasem pomyśleliśmy, że dobrze byłoby to jakoś usystematyzować. Pomyśleliśmy i zrobiliśmy. Rzeczywiście ten pomysł przed kilku laty zaczął się od wakacyjnych konkursów. Zrób fotografię z wakacji, gdzie byłeś nad morzem, nad wodą, pokaż wodę w obiektywie. Woda w obiektywie. Później przerodziło się to w taki konkurs, gdzie były jakieś zadania, oprócz tego, że fotografia, jakiś wiersz, piosenka. I powstał wreszcie Wodny Świat Wałbrzycha. Przed 3 laty po raz pierwszy edycja Wodny Świat Wałbrzycha. Zachęciliśmy szkoły podstawowe, gimnazjalne, a z czasem doszły przedszkolaki, szkoły ponadgimnazjalne i średnie. Jako prezydent, ale również jako lekarz, piję wodę od wielu lat, szczególnie ostatnio w Wałbrzychu. Zachęcam do tego, zamiast kupować 10 razy droższą wodę w tych plastikowych butelkach, co jest okropne w Polsce. Nikt na świecie tyle nie kupuje wody w butelkach jak w Polsce. Zostawmy to wszystko. Ta woda z kranu jest 10 razy tańsza i nie produkujemy śmieci. Ponieważ z tym PET-em, z tymi butelkami plastikowymi coś trzeba zrobić. To nie jest tak, że one nie znikają. Dlatego zachęcam, będziemy w szkołach w całym Związku, a więc w Wiedlinie, Głuszycy, w Wałbrzychu, w Starych Bogaczowicach, w Sztabnie Zdroju, w Boguszowie Gorcach. Będziemy instalować poidełka w szkołach, będziemy instalować poidełka w miejscach publicznych. Zachęcam do picia wody w Wałbrzychu, bo dobra woda z kranu to jest znak firmowy wodociągów wałbrzyskich i dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tą Akademią Wody, ale i w tym konkursem, który dzisiaj zakończymy. Jaki jest główny cel tego projektu? Podnoszenie świadomości ekologicznej. Polska to nie dla wszystkich jest wiedza ogólnie dostępna, ale ma bardzo małe zasoby wody pitnej i staramy się, nie dla nas, bo nas to nie dotknie pewnie jeszcze następnego pokolenia, ale kolejne pokolenia mogą mieć już problem z dostępem do wody pitnej. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o zasoby wody i stąd ta nasza działalność edukacyjna. Z jednej strony dostarczamy tą wodę pitną, wiemy ile wysiłku nas kosztuje jej uzdatnianie, to dlatego też chcemy tą świadomość ekologiczną podnosi wśród mieszkańców. Co jest najtrudniejsze w pracy jury? Ja myślę, że nas wszystkich zaskoczyło przede wszystkim to, ile odpowiedziało uczniów, bo zwróciliśmy się do 120 placówek oświatowych z terenu działalności wałbrzyskich wodociągów. Ja przypomnę, że to jest 9 gmin oprócz Wałbrzycha, z 3 powiatów. Odpowiedziało prawie 70 placówek i ostatecznie wyliczyliśmy, że 1500 uczniów wzięło udział. Prac chociażby w jednym etapie kreatywność płynęło 920. Więc mnogość tych prac, naprawdę na bardzo dobrym, wysokim, powiedziałbym, poziomie, powodowała u nas zawrót głowy, ponieważ wybrać spośród tylu te nagrodzone jest niełatwo. Dlatego trudność polegała na tym, że była taka klęska urodzaju jakby, ale rzeczywiście takie w dobrym tego słowa znaczeniu. Na tym polegała trudność. A teraz za chwilę przystąpimy już do ogłoszenia rankingu szkół walczących o tytuł wałbrzyskiego ambasadora wody 2015 roku. Rozpocznę w takim razie od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie zajęło gimnazjum nr 1 w Boguszowie Gorcach. Punktów rankingowych mieli 125, także bardzo, bardzo dużo. Kolejna szkoła, która zajęła miejsce drugie, miała punktów 130, także zaledwie 5 więcej. I jest to publiczne gimnazjum nr 6 imienia Janusza Korczaka. Ambasadorem wody na rok 2015 zostaje Gimnazjum Miejskie imienia Jana Pawła II w Wiedlinie Zdroju. Gratuluję.
Jak wrażenia, jak emocje? Jak emocje? No właśnie, emocje są wielkie. Powiem szczerze, że nie do końca. Może oni tak, a ja nie do końca. Przyznam się szczerze, że wierzyłam w zwycięstwo od samego początku, od momentu, kiedy Kacper właśnie w pierwszym etapie zajął drugie miejsce. Wtedy uwierzyłam, że mamy szansę i możemy walczyć. Dziękuję, gratuluję.